Delikatnie mocniejsze. Delikatnie! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown i dzisiaj, słuchajcie, mamy apartamentowiec, mamy też nowego update'a w tej grze i Grzesiu, słuchaj, możemy budować i możemy robić sobie jakieś bazy, bunkry i wiele innych rzeczy, czyli na przykład mamy to okno rozbite z jakiegoś powodu i bierzemy coś takiego jak Creative Mode, można latać też w ogóle i możemy wybrać materiał, na przykład wybieramy sobie szkło, niech to będzie białe szkło i możemy to na swój sposób, oczywiście, tylko że ja nie umiem zbytnio, naprawić. No i szkło też nie pasuje, ale to nieważne. Ale tym razem ta szyba jest wytrzymalsza i Grzesiu, choć jeszcze raz to przetestujemy, Grzesiu tym razem nie wypadnie. Wracając do tego domku, który mieliśmy oczywiście ulepszać, żeby inne jednostki nie mogły się dostać do środka, bo przebijały się przez te deski i tak dalej. Czemu to jest rozniszczalne? I teraz mamy na to sposób. Otóż wchodzimy w Creative Mode'a i zobaczcie, można sobie powiększyć to do dość sporych rozmiarów. Wybrać na przykład metal, najmocniejszy metal. Co to? Czemu strzelam? Wybrać sobie metal na przykład i okrążyć ten dom dookoła albo zamknąć całkowicie wejście i te stwory nie dałyby w żaden sposób rady tędy się przebić, bo się po prostu nie da. Na przykład taki creeper, zobaczcie, że on się rozwalał tą ścianę, jest tak wytrzymała. I oczywiście można to też robić ładniej, czyli na przykład w ten sposób, że wznosimy mury. Zobaczcie, to jest epickie. Mamy teraz mega grubą ścianę metalu, którą możemy pogrubić jeszcze oraz zabezpieczyć z tej strony i z tej strony. I zobaczcie, że wejście do tego domu by było praktycznie niemożliwe. Możemy zrobić nawet dziurę w tym, żeby popatrzeć na te creepery. Patrzy się na nas. Co? Czy oni się przebijają przez metal? Halo? Przecież to jest niemożliwe! Czy ja słyszę tu creepera? Idą z drugiej strony! Nie! Nie! One myślą! Szybko! Szybko! Trzeba narysować, zablokować i powiększyć jakoś to z każdej możliwej strony, nieważne jak to wygląda. Co wy tu robicie? Ale mimo wszystko zobaczcie, że nie dały rady się przez to przebić, chociaż to ma 60 cm grubości, więc nic dziwnego. Możemy też na przykład bronić się przed wielkim robotem, używając tego Creative Mode'a. Ale on jest mocny, on jest mocny. Teraz się uda! Co jest? Więcej ochrony! Więcej ochrony! Nie przebije się teraz przez to, nie ma szans! Teraz można zrobić dziurę w tym i jak tylko tu podejdzie, można go rozwalić, ale nie przejdzie przez to. Co? Ale nie musiałem się starać, żeby go zaskoczyć jakkolwiek. I zobaczcie, został pokonany. Okej, możemy też zrobić takiego boksa. Zobaczcie, że to robi serio coś ogromnego. Możemy stworzyć wielką ścianę. Ogromną ścianę, aż komputer nie wytrzymuje. Ale ta ściana się przyda, zaraz zobaczycie dlaczego. Ponieważ to będzie bunkier, tylko może przesadziłem troszkę z rozmiarem. Także wszystko jest już gotowe. Zobaczcie, nawet odbicia Grzesia widać od tego metalu. Mamy wszędzie grubą ścianę. Może troszkę przesadziłem, ale to nieważne. Wyjście? Helikopterem. Mamy helikopter w środku i możemy się tym helikopterem oczywiście poruszać, jeżeli go ustawimy mniej więcej na środek. Tu jest w 100% opracowany bunkier. Zobaczcie, nic przez niego nie przejdzie. Czy to samolot będzie lecieć prosto w bunkier? Nie przejdzie w żaden... Hello, your computer has virus. Sposób.
Jak on to przelazł? To jest niemożliwe! Przecież to są trzy metry grubego, niezniszczalnego metalu, a sobie samolot przez niego przeleciał. Ale zobaczcie to! Mamy bombę atomową i bombę atomową akurat przeżyjemy. Nawet nie musi być w bunkier, strzelmy obok bunkra. Zobaczmy na Grzesia. Grzesiu to powinien przeżyć, zobaczcie, udało się! Zobaczmy, co tu się stało. Ten wybuch po prostu do nas chyba nie doleciał, dlatego się zatrzymał. Jest idealne kółko, dokładnie. Tylko dlatego Grzesiu przeżył. Zobaczmy jeszcze, czy samolot będzie potrafił odlecieć stąd. Tylko to jest samolot, który... przeszkadza w tym. Okej, zobaczmy, jak genialna jest moja budowla. Zobaczcie, że Grzesiu rzeczywiście odlatuje stąd. I zobaczcie, jakby nawet ktoś atakował ten helikopter, to nie będzie mógł go atakować, ponieważ nasz bunkier chroni przed takimi rzeczami. Nawet nie przebił się przez to, a samolot, znaczy helikopter, jest cały. I zdrowy, tylko że jakby atakowali od góry. Ale koniec już tych żartów, zróbmy prawdziwy, funkcjonalny bunkier, a nie wielki kwadrat, który nie ma sensu. Czyli najpierw robimy spód, trzeba zrobić podstawę, żeby on po prostu nie odleciał. Czyli wypełniamy to grubym podłożem, grubym kamieniem i robimy ściany w naszym bunkrze, oczywiście nie za wysokie, o czym dajemy dach, robimy miejsce na drzwi, wstawiamy nasze drzwi delikatnie. Te drzwi nie mają sensu, ale nieważne. Poprawiamy je deskami, żeby nie wypadły. Tu nic nie ma prawa się zepsuć. Dajemy tutaj szkło, żeby było cokolwiek widać. Proszę bardzo. Zapisujemy ten bunkier jako bunkier. Wsadzamy tu królików ludzi, którzy mają to przeżyć. Proszę bardzo. I oni przeżyją wszystko, mówię wam. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli tornado. Zwykłe, najzwyklejsze tornado, które leci w stronę tego bunkru. Zobaczcie, one nie jest groźne. W żaden sposób nie jest groźne. Ludzie w środku są bezpieczni. Ludzie w środku przeżyją to bez problemu. Zobaczcie, mówię wam, że nie ma żadnych strat. Nie ma żadnych strat. Nie ma żadnych... Czemu nie żyjesz? Jak to się przebiło? To było najsłabsze tornado, jakie chciałem walnąć. Ale zobaczcie, jednej osobie nic się nie stało. Czyli to oznacza, że nasz bunkier jest w 100% bezpieczny i możemy walnąć mocniejsze tornado. Delikatnie mocniejsze. Delikatnie! Chyba tego jednak nie przetrwają. Jednak budowniczy ze mnie nie będzie. No ale to nie tak miało to wyglądać. Zobaczcie, jak to epicko wygląda, jak te tornado się rozchodzi, tak? Z żywymi ludźmi wszystko jest dobrze, pomijając tych, którzy... Nie żyją, ale szczerze bardzo podobało mi się te tornado i co jeżeli byśmy wlecieli albo przelecieli obok niego helikopterem? Proszę bardzo, tornado się zrespiło, przejmijmy stery tego helikoptera i uwaga, leci... Co się stało? Jestem w środku i steruję, zbliżamy się, będzie dobrze! Się stało z helikopterem? Aż mnie ciekawi, jak Białobrody poradzi sobie z tym. Wciąga go i rozwala na kawałeczki. Widzowie, tornado jest zdecydowanie niebezpieczne. Ale mamy bunkier zapisany, jak to wygląda? Tylko troszkę krzywo go zapisało, ale niech już będzie. Połóżmy go delikatnie, ale żeby wam pokazać, że ten bunkier jest bezpieczny, mamy tutaj specjalną godzinę. Jeden Grzesiu przeżył. Jeden Grzesiu żyje. Uciekaj, Grzesiu! Uciekaj, Grzesiu! Nawet nie musiał uciekać i przeżył. Ale możemy zawsze tą godzillą walnąć. Znaczy, tym bunkrem... Oj, Grzesiu się rozpadł. Tym bunkrem walnąć prosto w nią! Nic się jej nie dzieje! Co?
Ziomeczku, oddawaj bunkier. Dziękuję. Także dawajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co miałbym zbudować. Miałem przez to przejechać. A to w sumie wszystko na ten odcinek. Przebiłem się przez takie grube szkło. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Przecież to szkło nie jest nawet. Zatopiło łódź. Pa, pa.